Mateusz Pojnar, Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziennikarze zapytali kiedyś Brunona Milczewskiego, co sądzi o poezji. Poeta odpowiedział, że on jest z tych Milczewskich, którzy pytani o poezję milczą. A co sądzą o niej studenci kierunków ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskiego? Zapytaliśmy ich o to i trzeba przyznać, że odpowiedzi bywały różne. Właśnie znajdujemy się przed Wydziałem Fizyki i Astronomii w Zielonej Górze. Chwileczkę temu zostało zorganizowane dyktando dla ścisłowców, które ma na celu sprawdzenie wiedzy z języka polskiego oraz tego, jak ścisłowcy radzą sobie z ortografią. Mają na to zaledwie 15 minut, więc różne mogą być szanse. Dla Telewizji Uniwersyteckiej Paulina Pyrka. Tegoroczna oferta rekrutacyjna na naszym uniwersytecie wzbogaciła się o wiele nowych kierunków. Jednak szczególnie wyjątkową ofertę przedstawił Wydział Fizyki i Astronomii. To tutaj właśnie otworzono pierwsze w Polsce studia pierwszego stopnia z inżynierii kosmicznej. Kierunek ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na naszym rynku pracy oraz związany jest z przystąpieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dla Telewizji Uniwersytetu Zielonogórskiego Borys Ruk. Witam Państwa. To tutaj, na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego znaleziono właśnie zwłoki. Policja nadal bada tę sprawę, jednak nam udało się ustalić, że jest to prawdopodobnie ciało jednego ze studentów. Więcej informacji wkrótce. Dla Telewizji Uniwersyteckiej Daniel Kaczmarczyk. Studencka Komisja Wyborcza ogłosiła termin składania kandydatur do Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Termin składania zgłoszeń mija 12 listopada, natomiast wybory odbędą się 26 listopada. Swój głos możemy oddać na terenie Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dla Telewizji Uniwersyteckiej Patrycja Hoffman.